Siemanko guys, z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mam dla was 5 nowości, o których marzysz w Fortnite Battle Royale i porozmawiamy sobie o różnych ciekawych rzeczach. Pamiętajcie o konkursie na 1000 V-dolców, wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz z tym, jaka jest wasza wymarzona nowość Fortnite Battle Royale oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecimy sobie do określonej liczby subów. 500 łapek w górę w 15 minut to kolejny materiał z tej serii już jutro, a z waszych komentarzy będę wybierał nowości do następnego filmu. Także serdecznie was zapraszam, możecie je zgłaszać też na grupie. Link w pierwszej linijce opisu. Lecimy sobie z filmem Piona. Pierwszą wymarzoną rzeczą w Fortnite Battle Royale, na której temat na pewno jest bardzo wiele poradników na YouTubie, to oczywiście nowy celownik. Celownik w Fortnite Battle Royale jest rzeczą ustaloną odgórnie i nikt nie może sobie go skustomizować. Natomiast na YouTubie jest wiele programów, które pozwalają nam na osiągnięcie własnego celownika w Fortnite, jednak jak wiadomo, nie zawsze włączanie osobnego programu nam się spodoba. Ja osobiście chciałbym przedstawić wam pewną rzecz, którą wymyślił jeden z użytkowników Reddita, czyli kustomizowalny celownik do Fortnite'a, gdzie możemy wybrać sobie dosłownie wszystko. Jego typ, kolor, czy ma się on zwężać do celności, przeźroczystość oraz rozmiar. Dajcie znać w komentarzu, czy wy chcielibyście mieć swój celownik do Fortnite'a oraz czy podobałaby się wam taka zmiana na tle właśnie całego Fortnite'a. Według mnie jest to niewątpliwie jedna z najlepszych rzeczy, która będzie w dzisiejszym materiale, natomiast ciekawe będą dopiero później. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wam omówić w dzisiejszym materiale, to swego rodzaju darmowe V-dolce. Darmowe V-dolce w Fortnite Battle Royale to coś niesamowitego i robi naprawdę duże wyświetlenia. Natomiast nic takiego dokładnie w tym momencie nie ma. Jeżeli chodzi o to, to fajnie by było, aby za nasze umiejętności, za nasze wygrane i za czas poświęcony w grze Fortnite moglibyśmy dostawać tikety, które możemy wymieniać na różnorodne skiny, bądź emotki, bądź różne rzeczy, które Fortnite przygotuje specjalnie właśnie na tą okazję. Jeżeli na przykład za jednego wina dostawalibyśmy jeden ticket, za przykład za 200 ticketów moglibyśmy sobie kupić rzecz, która kosztuje 2000 V-dolców. Jest to dosyć fajna sprawa ze względu na to, że ci gracze, którzy są naprawdę oporowi, również muszą płacić za swoje skiny, a wydaje mi się, że mimo wszystko ci gracze oporowi, którzy grają naprawdę bardzo dobrze w grze, tą grę utrzymują i myślę, że naprawdę fajnie by było zobaczyć to, jak fajnie mogliby zarobić sobie na swoje skiny podczas gry. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Kolejną rzeczą, o której marzy na pewno każdy gracz Fortnite Battle Royale, to oczywiście stawianie swoich serwerów, ale nie zwykłych serwerów, na których możecie po prostu sobie pograć. Serwerów, na których możecie zapraszać innych graczy, organizować turnieje i różne ciekawe gry. Jeżeli chodzi o mnie, to fajnie by było, aby zostały dodane tryby, w których możemy wybrać sobie typ mapy, jak mają lecieć burze, ile możemy mieć HP, ile możemy mieć shielda, jaka ma być grawitacja i jakie bronie możemy na przykład używać podczas tej gry. Możecie zaprosić na przykład 100 graczy, czyli fajnie by było zagrać w taki tryb ze swoimi widzami, co by było naprawdę niesamowite na streamach i różnych tego typu eventach, którzy organizują streamerzy, youtuberzy, fortniterzy itd., itd. Sami zobaczcie screena, jak fajnie mogłoby to być kustomizowalne i ja dziękuję za podesłanie mi tego screena, bo on poleciał na grupkę, do której macie pierwszy link w opisie i tam możecie wysyłać różne rzeczy, które chcielibyście w Fortnite zobaczyć. Kolejną rzeczą, którą chciałbym omówić w dzisiejszym materiale, są automaty vendingowe. Automaty vendingowe, w których możemy kupić sobie broni na tą chwilę Fortnite Battle Royale, są już troszeczkę lepsze, ale wcześniej były totalnie useless. Jeden z użytkowników Reddita wpadł na znakomity pomysł wykorzystania automatów vendingowych w grze. Automaty miałyby wyglądać tak, że mielibyśmy mystery boxy z nich stworzone, co by było naprawdę dosyć ciekawe. Sam gracz sam decydowałby, ile drewna chciałby włożyć na przykład w taki automat oraz ile jakiego materiału chciałby w to włożyć. Jeżeli włożyłby odpowiednią ilość materiału, rzeczy losowałyby się i za najmniejszą liczbę materiałów moglibyśmy dostać naprawdę skara bądź rakietnicę bądź broń, która na pewno nam się przyda, aczkolwiek byłaby duża szansa, że dostalibyśmy po prostu fiasek. Ale takie mystery boxy, biorąc pod uwagę to, jak bardzo popularne są w tym momencie w realnym życiu, myślę, że przyjęłyby się również Fortnite Battle Royale. A wy jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. No i ostatnią rzeczą, którą ja osobiście chciałbym omówić w dzisiejszym materiale, jest to tabela wyników po zakończeniu meczu. Jeżeli wygrasz jakiś mecz, fajnie by było, jakbyś zobaczył niki graczy, którzy na przykład byli za tobą, bądź przed tobą. Ile zadali damage'u i tak dalej, i tak dalej. Szczegółowe statystyki w Fortnite Battle Royale według mnie są potrzebne, a dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy mogli zobaczyć nick gracza, który na przykład grał z nami web w web i chciałbyś zaprosić go do znajomych i zagrać z nim na przykład gierkę, bo wiesz, że jest dobry i chciałbyś z nim po prostu pograć, to myślę, że nie ma takiej możliwości w tym momencie. A fajnie by było, gdyby takie coś po prostu się działo. Ja osobiście wam dziękuję dzisiaj za oglądanie, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapę w górę, komentarz oraz suba, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Piona, bang!